Od 1974 roku Instytut Ekologii Społecznej jest w czołówce radykalnego ruchu ekologicznego. Promuje i rozwija dalej idee zaproponowane po raz pierwszy przez filozofa politycznego i współzałożyciela Instytutu Ekologii Społecznej, Mareja Bukchina. Idea była prosta, ale rewolucyjna. Kryzys ekologiczny jest kryzysem społecznym. W naszym hierarchicznym społeczeństwie kilka osób na szczycie niszczy całe ekosystemy dla zysku i władzy. Alternatywa była oczywista. Jeżeli hierarchia i dominacja są problemem, to rozwiązaniem jest walka z wszystkimi hierarchiami. Nie tylko z kapitalizmem, ale z białą supremacją, heteropatriarchatem i państwem. Miejsce dominujących elit zajęłyby wolne jednostki, współpracujące poprzez demokrację bezpośrednią. By zbudować społeczeństwo wolne od hierarchii, eksploatacji, dominacji i wyzysku. Przez 45 lat Instytut Ekologii Społecznej pielęgnował tę ideę. Poprzez wykłady, uczenie, letnie szkoły, publikacje i wiele więcej, ekologia społeczna wpłynęła i kształtowała wiele ruchów społecznych, takich jak ruch globalnej sprawiedliwości, ekofeminizm, ruch radykalnej ekologii, ruch antyatomowy, okupacja Wall Street czy rewolucja Rożawy. Oddolny aktywizm, edukacja, książki i publikacja, budowa ruchów. Bądź realistą, dokonaj niemożliwego. Jeśli nie dokonamy niemożliwego, będziemy musieli zmierzyć się z niewyobrażalnym. Marek Bukchin. Komiks powstał w kolaboracji Instytutu Ekologii Społecznej z Ad Astra Comics w 2020 roku. W 2024 kolektyw Oddolnego Centrum Społeczno-Kulturalnego Postój przetłumaczył go i wydał przy okazji uruchomienia comiesięcznych rad ludowych, spotkań polityczno-społecznych skupionych wokół idei ekologii społecznej i konfederalizmu demokratycznego. Zapraszamy na spotkanie naszej rady i tworzenie własnych rad. Razem możemy dużo więcej.